Już po raz trzeci przy hotelu Kaskada nad Jeziorem Kierskim zorganizowano zimowy triatlon. To wydarzenie sportowe cieszy się dużym zainteresowaniem. A jak to wszystko się zaczęło? Autorem pomysłu jest Arek Święcicki, zwycięzca pierwszej edycji, w drugiej edycji zajął drugie miejsce. Skąd się zrodził pomysł w jego głowie, nie do końca wiem i nie wnikam. Natomiast myśmy razem trenowali wtedy pływanie zimowe i poprosił mnie o pomoc w zorganizowaniu tych zawodów i tak narodził się Steelman Triathlon. Przy okazji, jak mówię o zawodach, to oczywiście musimy wspomnieć, że nasze zawody uzyskały patronat honorowy wójta gminy Tarnowo Podgórne, z czego jesteśmy bardzo dumni i dziękujemy. Zacząłem startować w triathlonach, bardzo mi się to spodobało, a że akurat jeżdżę rowerem przez cały rok, biegam przez cały rok, to stwierdziłem, że skoro można też i pływać przez cały rok, to dlaczego nie mielibyśmy robić triatlonu zimą? Skoro jest triatlon latem, to możemy też zrobić zimą. Skoro możemy biegać zimą, skoro możemy pływać zimą i to możemy pływać w samych kąpielówkach, bo wodą trzeba się cieszyć przez cały rok. Skoro można jeździć na rowerze, to dlaczego nie zrobić triatlonu? No i wyglądało to w ten sposób, że założyłem grupę facebookową. Zachęciłem wszystkich z portalu triatlonowego, że zapraszam serdecznie i że jeżeli ktoś chce, to się skrzykniemy tutaj w 20 chłopa, mówiąc kolokwialnie, i sobie te zawody zorganizujemy. Okazało się, że w ciągu dwóch dni grupa na Facebooku się rozrosła do 300 osób, no i trzeba to było zrobić troszkę bardziej profesjonalnie. Na zawody zgłosiło się wiele osób i to nie tylko z Poznania i okolic. Impreza urosła do rangi ogólnopolskiej. Zgłosiło się tak naprawdę 50 zawodników, ale z przyczyn, powiedzmy, formalno-prawnych musieliśmy przesunąć termin zawodu aż o 2 tygodnie, w związku z tym 10 osób zrezygnowało. 4 osoby z przyczyn zdrowotnych, to jest informacja z ostatnich 2 dni, również nie wystartują. Natomiast miały być jeszcze chętne osoby do zapisania się dzisiaj bezpośrednio przed startem na zawody, ale czy się zapiszą, to nie wiem. Także mniej więcej 40 osób, podobnie jak rok temu. Nad zawodnikami czuwali między innymi ratownicy wodni. Byli przygotowani na ewentualną pomoc. Nasz sprzęt jest tak skonstruowany i tak mamy tutaj za wszystko zaplanowane, aby w miarę możliwości wyciągnąć osoby, w której coś się będzie działo, bez wchodzenia do tej wody. Jeśli będzie ostateczność taka, no to niestety każdy ma do tego umiejętności i jest do tego przygotowany, żeby również do takiej wody wejść. Akcja zaczyna się momentalnie, a kwestia zależności, ilu mamy ludzi, czy trzeba jeszcze dodatkowe zabezpieczenie zrobić, bo ratownik też musi być zabezpieczony, tak? Czyli musi następny ratownik, trzeba w tym momencie zamknąć zawody, na chwilę zatrzymać wszystko, no i wyciągamy tą osobę. Zawodnicy zdradzili nam, dlaczego zdecydowali się wziąć udział w triatlonie w tak trudnych warunkach. To jest mój pierwszy triatlon w ogóle. Ja akurat osiągnąłem pewien wiek, gdzie stwierdziłem, że muszę coś z sobą zrobić. I akurat znalazłem właśnie Steelmana. Postanowiłem, że wezmę udział. Do tego jeszcze spotkałem kolegę, który też akurat się zapisał na tą imprezę. Wspólnie razem się przygotowywaliśmy w pływaniu. No, najgorsze dla mnie były treningi, zwłaszcza pływanie. Przełamać się do zimnej wody, samo wchodzenie, morsowanie. Już kiedyś brałem udział w morsowaniu, ale pływanie jest naprawdę całkiem inną rzeczą. Dużo traci się energii. Samo to, że trzeba wejść tutaj na tych zawodach bez żadnych zabezpieczeń na nogi, zamaczamy ręce, ja największe mam zawsze problemy z rękoma, no to jest bardzo trudne, ale mam nadzieję, że podołam. Jest to wyjątkowo wymagająca dyscyplina sportu, natomiast jestem nowicjuszem tutaj w tej dziedzinie i stwierdziłem, że swoją przygodę z triatlonem zacznę właśnie od zimowego triatlonu, z tego względu, że z kolegami od paru miesięcy pływamy właśnie w zimnej wodzie jako przygotowania do tej imprezy i stwierdziłem, że jeśli chodzi o dystansę, jest to w zasięgu osoby, która wchodzi w ten sport, dlatego też zdecydowaliśmy się wziąć tutaj w tej imprezie udział. Oczywiście chęć sprawdzenia siebie, swoich możliwości, sprawdzenia siebie
względem innych, rywalizacji jakiejś takiej zdrowej. To jest w ogóle mój pierwszy triatlon, całe życie związane ze sportem, robię różne rzeczy, więc jakby wszystkiego próbuję po trochu. Mam taki charakter, taką osobowość, że czy bieganie, czy kolarstwo, czy jakieś inne sporty, gdzieś tam próbuję się realizować i daje mi to tą satysfakcję, że człowiek się po prostu nie nudzi też tym sportem, więc różnorodność. Mam podejście takie do sportu, żeby być dobrym we wszystkim, a nie bardzo dobrym w jednej dyscyplinie. Więc na chwilę obecną mogę powiedzieć, że dostatecznie wszystkie dyscypliny ogarniam, co jest generalnie, jakby myślę, taką prognozą, że całe życie ten sport można uprawiać i się człowiek nie wypali po prostu w danej dyscyplinie, jeżeli wszystkiego po trochu próbujemy, więc jakby wynik i ten poziom nie jest może jakiś tam zawodowy, ale pozwala na to, żeby się po prostu tym cieszyć i o zabawę tutaj głównie chodzi. Aby uczestniczyć w ekstremalnych zawodach, trzeba mieć niezłą kondycję i dużo samozaparcia. Dystanse tutaj nie są długie, no 300 metrów w jeziorze, 8 km do przebiegnięcia i 16 km na rowerze, to naprawdę nie jest długi dystans. Natomiast trzeba rzeczywiście mieć siłę woli, żeby wejść do tego lodowatego jeziora, bo dzisiaj akurat jest przerębel, czyli trzeba, żeby przepłynąć te 300 metrów w tej temperaturze wody bliskiej pół stopnia, jednego stopnia, a potem jeszcze biegać i potem jeszcze jeździć na rowerze. To jest kwestia zdecydowanie siły woli. Oczywiście organizatorzy przewidzieli również nagrody. Nagrodą przede wszystkim jest sam start w triatlonie. To jest wyzwanie i udowodnienie samemu sobie, że się potrafi. Oprócz tego zawodnicy dostaną oczywiście medale pamiątkowe. Zwycięzcy w odpowiednich kolorach, pozostali dostaną w kolorze stalowym. Jako że naszym hasłem jest wykuwamy ludzi ze stali. I te medale dla tych ludzi są naprawdę cennym trofeum. I to w zasadzie jest najważniejsze z nagród. Zawody nie mogły się odbyć, dopóki wszystkie lodowe elementy nie zostały usunięte. Namawiano do pomocy nawet publiczność. Bardzo prosimy wszystkich kibiców, wszystkich tych, którzy przyszli na dzisiejsze zawody, do tego, żeby wspomóc wyciąganie brył lodowych. Załamanie pogody, które wczoraj i właściwie dziś od samego rana tutaj organizatorom pokrzyżowało trochę szyki, spowodowało, że ten lód jest nieco niebezpieczny, że też te bryły lodowe ciężko wyciągnąć, przez to też niestety opóźnia się start dzisiejszych zawodów. Także zachęcamy, ale rzeczywiście możemy liczyć na wsparcie kibiców, okolicznych mieszkańców, wszystkich tych, którzy tutaj od samego rana zagościli na plaży przy hotelu Kaskada. Obsługa imprezy usuwała pływające bryły lodu. Z pomocą przyszedł sam właściciel hotelu Kaskada. Przygotowania trudne, warunki trudne, trudno rozkuć lód, jezioro nam nie pomagało, ale udało się na ostatnią chwilę. Dzisiaj będzie naprawdę zimowy triatlon ekstremalny Steelman. Aura nam spłatała figla i ścięła jezioro lodem. Warstwa lodu jest na tyle gruba, że na szczęście mogliśmy wyciąć w nim basen. I stąd ta różnica. Zawodnicy będą startowali falami, czyli grupami i będą pływali w lodzie. Po 20 minutach udało się oczyścić jezioro i można było rozpocząć hardkorowy wyścig. Na starcie pojawili się pierwsi zawodnicy. Ruszyli. Na sam widok zrobiło nam się bardzo zimno. W tej lodowatej wodzie walczą i się nie poddają.
bardzo, bardzo zrobiło się powszechne w naszym kraju, poza sprawą. Zawodnicy płyną dystans 300 metrów w specjalnie wyciętym w lodzie basenie pływackim, gdzie temperatura wody oscyluje w granicach 0 stopni, nieco ponad 0 stopni. Zawodnicy będą startować falami, 3 lub 4 fale zorganizujemy, w zależności od ilości zawodników. Po czym zawodnicy wbiegną przez plażę do tak zwanej strefy zmian, przebiorą się w rzeczy do biegania. W tej strefie zmian mają cały sprzęt potrzebny im do biegania oraz do kolejnej konkurencji, czyli do jazdy na rowerze. Wybiegając na dystans 8 km, pokonają dwie pętle wzdłuż jeziora Kierskiego. Trasa będzie, ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne i śliską nawierzchnię, po prostu lód i śnieg, który zalega w okolicznych lasach nad brzegiem jeziora, zawodnicy będą mieli nieco skróconą trasę, ale nadal pokonają dwie pętle. Po tym wysiłku wracają z powrotem do strefy zmian, czyli tutaj na plaży jeziora Kierskiego, i przebierają się i wsiadają na rower. Dystans, który mają pokonać na rowerze, to również dwie pętle po 8 km. Będą jechać wzdłuż jeziora Kierskiego, prawie niemalże do samej miejscowości Kiek. Czyli finał czy meta naszych dzisiejszych zawodów znajduje się tutaj, przy ośrodku Kaskada. No i będziemy oczekiwać na najlepszego zwycięzcę, tak zwanego Steelmana. Dodam, że w czasie dzisiejszych zawodów bardzo istotnym będzie nie tylko jakby przygotowanie kondycyjne, ale również techniczne, ze względu właśnie na trudne warunki atmosferyczne, czyli trasę skutą lodem, śniegiem i błotem. Także nie tylko jakby przygotowanie fizyczne, sprawnościowe jest tutaj istotne, ale również techniczne odegra bardzo dużą rolę. Widzicie Państwo, tutaj jest tutaj pierwszej Polski z numerem 1 Eliza, która jako jedna z dwóch pań. Te zawody są nieco inne. One mają ekstremalny charakter, więc nie obowiązują ich standardowe przepisy Polskiego Związku Triathlonu. Impreza ta polega na wzajemnej pomocy zawodników i tutaj współpraca wszystkich zawodników jest bardzo istotna właśnie ze względu na ten ekstremalny i trudny charakter zawodów. Tutaj znacznie więcej może się wydarzyć niż w przypadku zwykłych zawodów triathlonowych. Mówię tu nie tylko o sytuacjach jakby technicznych związanych z lodem, błotem czy trudną trasą, ale również o sytuacjach medycznych, czyli wystawieniu organizmu na bardzo skrajne temperatury, ujemne czy chłodne, tak? Nie te skrajnie ciepłe. Od zawodników wymaga to specjalnego przygotowania ukończenia takich zawodów, ale dużo się może dziać na samej trasie zawodów pod tym względem. A jak oni są ubrani, jak na przykład pływają w wodzie? Tak? Zasady dotyczące pływania są dość ściśle określone. Obowiązują tutaj zasady pływania zimowego, czyli w zasadzie oprócz slipek czy stroju tekstylnego wśród kobiet, czepka i okularów, nie można mieć nic innego na sobie. Zabronione są wszelakie pianki, wszelakie ocieplacze, buty, rękawiczki czy tak zwane czepki neoprenowe. To wszystko jest zabronione. Zasady pływania zimowego tutaj jak najbardziej obowiązują. Po trzech okrążeniach wyszli na brzeg, aby kontynuować wyścig. Przed nimi bieg i jazda na rowerze. Mocno trzymamy kciuki za wszystkich uczestników, ale jak to w sporcie bywa, niech wygra najlepszy.